Jesteśmy przy rozpatrzeniu pierwszej uwagi do projektu uchwały dotyczącego uchwalenia studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sesja zwołana na 8:30. Prezentację, tak tutaj mamy graficzny obszar, gdzie poszczególne uwagi dotyczące tych obszarów. I proszę o mikrofon jeszcze włączyć. Jeszcze mam raz odczytać te uwagi? Znaczy nie, no, przed przerwą mieliśmy uwagę, więc teraz prosimy tego... Obecna godzina 9:40. Uwaga częściowo nieuwzględniona, zmniejszono o połowę teren zabudowy usługowej, przywracając w tym miejscu teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Czy pan w ogóle do uwagi na 15, 16, 17 to jest ta sama grafika? Tak, ta sama. Drodzy Państwo, czy są pytania do uwagi? Widzę, drodzy Państwo, przechodzimy zatem do głosowania. Niech pan rzuci okiem chociaż na widownię. Przecież się zgłasza pan tutaj. Pani radna, ja prowadzę, obrady, tak? Jak się zapytałem. Podnosi w rękę ten pan. Ja po sali, tak? Nie, podnosi pan rękę i pan go widział. Pan go widział. Panie radny, pan podniósł rękę, jak już mówiłem, że przychodzimy do głosowania. Nie, proszę pana. Podnosi rękę tutaj pan. Proszę o spokój, tak? Panie radny Marcin Buchan, zapraszam do mównicy. Proszę to obręczyć się do 2 minut. I drodzy Państwo, przypomnę, że mówimy na temat danej uwagi. Jeżeli będziemy odbiegali od tematu, oczywiście to będę odbierał głos. Szanowna Rado, Panie Wójcie, drodzy goście. Panie Przewodniczący, ja chciałbym przede wszystkim, żeby Pan uzasadnił, dlaczego Pan ogranicza czas radnym do 2 minut. Z czego to wynika, z jakiego przepisu? Ja wystosowałem prośbę, tak? Ja chciałbym, żeby Pan tutaj w tej chwili uzasadnił, na jakiej podstawie Pan ogranicza wypowiedź radnym. Panie Radny, grzecznościowo proszę, aby szanować czas wszystkich, bo wszystkie uwagi były bardzo wnikliwie analizowane wczoraj podczas komisji. Każda była omawiana bardzo szczegółowo. Panie Radny, przykro mi, że Pan nie brał udziału, dlatego też proszę, żeby Pan szanował czas Rady, którzy byli na komisji i którzy są dzisiaj na sesji. Panie Przewodniczący, ja rozumiem, że są komisje. Akurat tak się składa, że czasami nie mogę z różnych powodów osobistych wziąć udziału, a wiemy, że na komisjach tak naprawdę nie ma merytorycznej rozmowy. I w ten czas, Panie Przewodniczący, chciałbym, żeby Pan... Panie Radny, proszę mówić... Znaczy, chciałbym, żeby Pan się odniósł do... Przywołuję Pana do porządku, proszę w kontekście do uwagi. Widzę, że po prostu Pan unika tej odpowiedzi, czyli przyjął Pan postawę, że zamyka Pan usta radne. Ale postaramy się w tej krótkim czasie po prostu jakby odnieść Proszę do tematu. Proszę na mnie nie krzyczeć, dobrze? Proszę do uwagi, Panie Radny. Mówi Pan nie na temat. Proszę nie krzyczeć. Szanowna Rado, jakiś czas temu pochyliliśmy się nad tą uwagą i w ten czas Pan Wójt w swoim projekcie forsował ten cały teren pod zabudowę usługową. Oczywiście widzimy, że retoryka troszkę została zmieniona. W części pozostawiono teren mieszkaniowy, a w części pozostawiono teren usługowy. Ja w ten czas wypowiadałem się jako radny po prostu, że nie widzę jakby w tamtym miejscu lokalizacji na tego rodzaju funkcję ze względu na otaczającą zabudowę mieszkaniową wokół. Tego rodzaju obiekty tworzą uciążliwość. My w gminie Kosakowo posiadamy teren pod rozbudowę szkoły bardzo duży. Około 7 hektarów mamy tutaj w Kosakowie i uważam, tam, gdzie jest duża strefa buforowa, gdzie nie ma terenów zamieszkałych, to powinniśmy tego rodzaju miejsca planować. Także chciałbym do Szanownej Rady jeszcze raz zwrócić się z taką prośbą, żeby wziąć to pod uwagę i planować tego rodzaju funkcje w miejscach naprawdę przemyślanych. Mieliśmy w Pogórzu kiedyś jakby tutaj sprawę kontrowersyjną co do budowy szkoły. Dziś życie pokazało, że niektórzy radni w ten czas mieli rację, którzy się sprzeciwiali.
Potem rodzi się problem z parkingami, wywłaszcza się ludzi, stosuje się tak zwane zridy, bo się szuka po prostu rozwiązań. Tu w tym przypadku uważam, może być tak samo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. To jest nasz radny jeszcze. Nie widzę. Zapraszam pana z gości. Proszę o przedstawienie się. Dzień dobry Państwu, Artur Leszczyński, reprezentuję rodzinę Jaroszów, oczywiście terenów. Sytuacja jest w tej chwili taka w połowie, bo oczywiście doceniamy to, że uwaga została częściowo uwzględniona i obszar przewidziany do usługi został zmniejszony. Jednakże, żeby troszeczkę rozładować atmosferę, mój nieżyjący, serdeczny kolega, który w tej chwili powiedział do mnie, panie Arturze, lepszy cyc jak nic. Coś macie, ale nie do końca. I teraz jest tam w tej chwili procedowany plan miejscowy, w którym będzie następowało doszczegółowienie tych zapisów. Na dyskusji publicznej, która zgłosiła tą pierwszą uwagę, bodajże pani kierownik powiedziała takie zdanie, że w planie możemy również tam przewidzieć, że to może być mieszana funkcja i tak dalej. Patrząc na zapisy tekstowe, studium nie bardzo jest to możliwe, ponieważ po górze jest w strefie intensywnej i poza funkcjami usługowymi dopuszczane są tylko mieszkania właścicieli prowadzących działalność, co tak naprawdę pasuje nie do zabudowy intensywnej, do zabudowy rzemieślniczej. A to już chyba zupełnie nie jest miejsce na zabudowę rzemieślniczą. Wobec czego pozostaje jakby oczywiście w mniejszym, proporcjonalnie mniejszym stopniu nasza prośba, żeby ten zapis albo przesunąć do zera, albo biorąc pod uwagę następny element, że motywowane prowadzenie usług potrzebami publicznymi gminy w studium w dalszym ciągu jest niedoprecyzowane. W każdym rozdziale potrzeby w zakresie budowy na przykład szkół, przedszkoli są opisane inaczej, wręcz są ze sobą sprzeczne, wobec czego jakimś rozwiązaniem, gdyby doszło do sporządzania planu już zgodnego z tym studium, bo powiem szczerze, myślę, że ono będzie uchwalone, to wówczas można by wprowadzać elastyczny zapis mieszkaniowo-usługowy. Bo pamiętajcie Państwo wszyscy, że ten dokument, biorąc pod uwagę to, że zmiana, ta zasadnicza zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym jest w tej chwili już uchwalona przez Sejm, poszła do Senatu i zdaje się, że nie będzie tam żadnych perturbacji legislacyjnych i to miesiąc, dwa i wejdzie w życie ta ustawa, to ten dokument jest z formalnego punktu widzenia tworzony najdalej do końca roku 2025, tak naprawdę na dwa lata. Na dwa lata, jeżeli coś się w tym dokumencie planuje, to chyba można to zaplanować jednoznacznie. Tymczasem ten dokument jest całkowicie niejednoznaczny, w tym w tych punktach, które uzasadniają wprowadzenie usług na terenie państwa Jaroszów. Także w dalszym ciągu prosimy, żeby tą uwagę w ten czy inny sposób uwzględnić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przejdziemy do głosowania. Panie Radny, Radni wyczerpali już głos dyskusji, oddałem głos mieszkańcom, teraz przejdziemy do głosowania. Proszę Państwa, przeprowadzimy najpierw test pilotów. Bardzo proszę o użycie pilotów. Sprawdzimy, czy wszystkie prawidłowo działają. Radny Adam Fajks. Dziękuję. Wszystkie piloty obecnych radnych działają. Przejdziemy do głosowania.
Drodzy Państwo, będziemy głosowali, wszystkie głosowania oczywiście elektronicznie i głosujemy nad nieuwzględnieniem uwagi numer 1, numer 15, numer 16 i numer 17. Tak, proszę. A przepraszam, poproszę jeszcze o opinię komisji. Komisja 4 głosami za i 2 wstrzymującymi uwzględniła. Nie uwzględniła uwagi. Uwag, tak? Tak. Wszystkie mówimy uwag 1, 15, 16, 17. Tak. Dobrze. Drodzy Państwo, przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad nieuwzględnieniem uwagi numer 1, uwagi numer 15, uwagi numer 16 i uwagi numer 17 do projektu studium. Głosujemy elektronicznie. Dziękuję bardzo. 9 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. Uwaga numer 1, numer 15, numer 16 i numer 17 zostało nieuwzględnione. Poproszę o uwagę numer 2. Uwaga numer 2, zgłoszona do protokołu podczas dyskusji publicznej. Wnioskuję o zmianę przeznaczenia nieruchomości położonych po prawej stronie ulicy Domorzewnych Helinkow, jadąc z kierunku Pierwoszyna na teren zieleni publicznej. Chodzi o niezainwestowane jeszcze tereny budowlane. Uwaga częściowo nieuwzględniona. Rozstrzygnięcie wójta gminy Kosakowo. Tereny zieleni urządzonej oraz teren sportu rekreacji wyznaczono po prawej stronie ulicy do morza. Dodatkowo tereny zieleni urządzonej dopuszczone są w ramach terenów zabudowy mieszkaniowej wyznaczonych w tym miejscu. Okay. Drodzy Państwo, przez Państwa radnych. Tak, tylko teraz właśnie nie mogę się mówić tego. Pytałem o Pani, czy da coś. Nie wiem dlaczego, żeby. Pani ma jeszcze na jakimś innym nośniku? A co jest ten pendrive? No nie czyta mi tego pendrive'a. Nie chce się załadować. Nie. Na początek wyświetlę uwagę na tym mniejszym. No to za chwilkę będzie udostępniony tutaj na program te pliki, bo to były na projektorze. Proszę bardzo, tu jest lokalizacja uwagi
terenu, który dotyczy uwaga, którego dotyczy uwaga numer 2. Też uwaga, czy są te pytania. Jeszcze, przepraszam, właśnie, poproszę o opinię komisji. Przepraszam na emocje, panią przewodniczącą. Komisja 5 głosami za i 1 wstrzymującym się odrzuciła uwagę. Dziękuję. Nie ma głosu, zatem przejdziemy do głosowania. Proszę Państwa, głosujemy elektronicznie i głosujemy nad nieuwzględnieniem uwagi numer 2. Głosujemy elektronicznie, można głosować. Dziękuję bardzo. 14 radnych głosowało, 12 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym, 1 głosie wstrzymującym. Uwaga numer 2 została nieuwzględniona. Proszę bardzo, uwaga numer 3. Uwaga numer 3 zgłoszona do protokołu podczas dyskusji publicznej jest, pokrywa się z uwagą numer 45 punkt 7 i one były głosowane jednocześnie. Uwagi te dotyczą zdjąć ograniczenia w pradolinie rzeki Redy dotyczące zagospodarowania na terenach zalewowych, przywrócić zapisy jak w obowiązującym studium dla terenów pradoliny oraz terenów złoża soli. I uwaga 45 punkt 7. Wniosek o oznaczenie jako tereny łąki upraw rolnych na całym obszarze opracowania. Rozstrzygnięcie wójta gminy Kosakowo, uwaga nieuwzględniona. W projekcie studium zastosowany inny sposób opisu przeznaczenia terenu. W inny sposób oznaczone są tereny rolnicze, oznaczone kolorem żółtym i tereny zieleni krajobrazowej, łąk, pastwisk i zadrzenień śródpolnych, oznaczone kolorem zielonym. Występujące głównie północnej części gminy ze względów ochrony przyrody i środowiska oraz z uwagi na uwarunkowania ekofizjograficzne zabudowa terenów północnej części gminy powinna być znacząco ograniczona. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo o opinię komisji. Komisja 5 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się nie uwzględniła uwagi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jest pan staradny. Proszę bardzo, radny Marcin Puchna, zapraszam. A poproszę graficzną. Panie radny, za chwilkę zostanie to wyświetlone. No dobrze, ale teraz opowiadam. Szanowna Rado, Panie Wójcie, drodzy goście. Uzasadnienie do treści tej uwagi w mojej ocenie jest czystą manipulacją. Proszę zwrócić uwagę, Pradolina Rzeki Redy to jest bardzo duży obszar. Z tego obszaru korzystają miasto Reda, gmina Puck i gmina Kosakowo. Przez 10 lat w tym obszarze była zawsze funkcja rolna. Nikomu to nie przeszkadza. Funkcja rolna jest też częścią krajobrazu. A dziś tylko w tej gminie przypadek wykreśla się tę funkcję i po co? I opowiada się naszym mieszkańcom po prostu, że robi to się i dla dobra, dla przestrzeni przyrodniczej. Przecież to jest totalna hipokryzja, to jest totalna fikcja. Tym bardziej, drodzy Państwo, w tym studium obowiązującym naszym, które zgodnie z prawem, które zostało uchwalone, po wielkich protestach w 2013-2014 roku, przecież ta funkcja była funkcją rolną i ona się wpisywała w część tego krajobrazu i tak naprawdę uważam, że nie ma podstaw żadnych do tego, żeby tą funkcję wykreślać i mówić, że jest inaczej. Także prosiłbym Szanowną Radę, żeby wzorować się na innych gminach. Na gminach Puck czy na mieście Reda i pozostawić tą funkcję rolną. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Radny.
Nie widzę. Tak, proszę bardzo. Jeszcze chciałam tylko uściślić, że to jest uwaga numer 3a, tak? Bo w tej uwadze numer 3 są podpunkty 3a i 45 punkt 7. 3a. A odnośnie tego, co usłyszeliśmy przed chwileczką, to chciałam jeszcze uzupełnić, że projekt studium dopuszcza użytkowanie rolnicze terenu oraz lokalizację wiat budynków gospodarczych i budowli rolniczych służących wyłącznie do prowadzenia gospodarstwa rolnego na tym terenie w północnej części gminy. Dziękuję. Proszę bardzo, radę. Rado, ja nie powiedziałem, że nie można prowadzić działalności rolniczej. Proszę zwrócić na grę słów. Ja powiedziałem, że wyrzuca się funkcję rolną z projektu, a dotychczas w obowiązującym studium ta funkcja była zachowana. Także proszę nie mówić tutaj, że komuś się coś ogranicza, pani kierownik. Odnośmy się do tych dokumentów, które czarno na białym pokazują, że ta funkcja jest po prostu wyeliminowana. I tutaj chciałbym się po prostu jakby na tym skupić, bo funkcja rolna i prawo miejscowe, które później będzie na kanwie tego uchwalone, po prostu jakby już tą funkcję będzie wykluczać. Dziś gmina Kosakowo została podzielona na dwa obszary. Na obszary od kanału na południe, gdzie funkcja rolna została zachowana, a na północ od kanału funkcja została wykluczona. I oczywiście wiemy, że rolę tam rolnicy mogą prowadzić jeszcze. Tak, pani kierownik? Proszę sięgnąć do tych dokumentów, jak pani jest zdziwiona. Proszę odpowiedzieć, dlaczego wykreślono tę funkcję rolną. W załączniku graficznym każdy ze zrozumieniem tekst potrafi przeczytać. I ja uważam, że ta funkcja rolna powinna być dalej zachowana. Dziękuję. Nie ma więcej. Głosy zatem przechodzimy. Tak, proszę bardzo, radny pan Bartoszka. Pani kierownik mogłaby się odnieść do słów pana burmistrza. Pani kierownik. Ja nadal podtrzymuję to, co powiedziałam przed chwilą, że studium dopuszcza użytkowanie rolnicze tego terenu oraz lokalizację zabudowy gospodarczej wiat związanej z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Dziękuję. Przechodzimy, drodzy państwo, do głosowania. Drodzy państwo, głosujemy nad nieuwzględnieniem uwagi numer 3a, łącznie z uwagą 45 punkt 7. Głosujemy elektronicznie. Jeszcze radna Wada Gorza, proszę o zagłosowanie. Pani radna. Tak, tak, jesteśmy przy głosowaniu. 9 głosami za, przy 5 głosach przeciwnych. Uwaga numer 3a łącznie z uwagą 45 punkt 7 została nieuwzględniona. Proszę bardzo, uwaga numer 3 punkt b. Uwaga numer 3 punkt b zgłoszona podczas dyskusji publicznej jest identyczna jak uwaga 45 punkt 8. Wniosek o uwzględnienie i naniesienie korytarzy przesyłowych infrastruktury technicznej rurociągów w obszarze pasa nadbrzeżnego technicznego w sołectwie Mewelinki. Rozstrzygnięcie wójta. Uwaga nieuwzględniona. Żaden z gestorów sieci ani instytucji opiniujących uzgadniających projekt studium nie wnioskował o wprowadzenie przedmiotowego korytarza. Proszę bardzo, radny Marcin Mówna. Szanowna Rado, pani wójcie, drodzy goście. Uzasadnienie do tej uwagi uważam, że też jest niewyczerpujące. Rolą autora tej uwagi nie było to, żeby się dowiedzieć, czy ktoś wnioskował o tego rodzaju
infrastrukturę, tylko dlaczego nie ujawniono korytarzy przesyłowych i infrastruktury technicznych, które są zaplanowane w części morskiej. Ja rozumiem, że państwo projektanci sugerowali się tym, że dopóki nie ma rozporządzeń wydanych, stosownych, mówiących o lokalizacji tychże rurociągów, to była to dobra podstawa do tego, żeby tego nie ujawniać. Ale jeśli był plan w części Zatoki Gdańskiej realizowany, plan zagospodarowania i tamte rurociągi zostały zaplanowane, wpisane i niewykreślone do dnia dzisiejszego, a procedura została zamknięta. I mimo tego, że Urząd Gminy, czy Wójt Gminy, Stowarzyszenie Nasza Ziemia wykreślało, wnioskowało o wykreślenie tych rurociągów, to i tak te uwagi nie zostały uwzględnione. Jeśli nie zostały uwzględnione, to ten plan został zgodnie z procedurą, zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym zamknięty i czeka na wprowadzenie. Drodzy Państwo, Szanowni Radni, to tak jak nam przygotowuje się projekty, opracowuje, a potem daje się pod głosowanie. Oczywiście, one wchodzą w życie w ten czas, kiedy podejmiemy uchwałę. A tamten projekt czeka na rozporządzenie ministra i czeka na to, żebyście Państwo uchwalili najpierw to studium. Dziękuję. Panie Radny. Dobrze, drodzy Państwo, jeszcze poproszę opinię komisji. Komisja w punkcie. Mikrofon proszę włączyć. Komisja w punkcie trzecim B, równoznacznym z punktem 45, z uwagą 45 punkt 8. 6 głosami za i jednogłośnie nie uwzględniła uwagi. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad nieuwzględnieniem uwagi numer 3 punkt B łącznie z uwagą 45 punkt 8. Głosujemy elektronicznie. Radna na stałe proszę. 9 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. Uwaga numer 3B łącznie z uwagą 45 punkt 8 zostały nieuwzględnione. Proszę bardzo, kolejna uwaga. Uwaga numer 3C tożsama z uwagą 45 punkt 9. Wnioskujemy, aby teren, na którym w Mechelinkach zostały wybudowane tak zwane domki covidowe oraz teren przylegający w części na południe do kanału zrzutowego przekształcić na teren zieleni urządzonej zamiast wprowadzania funkcji zieleni krajobrazowej, łąk i pastwisk za drzewień śródpolnych. Uwaga nieuwzględniona. W studium dla wskazanej uwagi w uwadze działki przyjęto przeznaczenie zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który stanowi prawo miejscowe w granicach swego obowiązywania. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Komisja 4 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym nie uwzględniła. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Rady Marcin Buchna. Ja chciałbym odnieść się do tej uwagi, chociaż uważam, że ten temat jest. Chociaż uważam jako radny, że ten temat jest bardzo zbieżny z poprzednią uwagą, z wcześniejszą. Drodzy Państwo, dlaczego? Dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałem, nie chcę się ujawnić tych rurociągów, które są zaplanowane, pokazać mieszkańcom, w którym miejscu będą one przebiegać. No bo jeśli są planowane, no to
przecież dalszy jakiś przebieg musi być. Przecież Wi-Fi nie działa.